świętocznicę śmierci księdza Jana, księdza biskupa Jana. Tradycyjny już sposób. Odmówimy tutaj cząstkę różańca świętego, prosząc, by mógł cieszyć się radością z przebywania ze świętymi, a także polecając Bożemu sercu tych wszystkich, których On pragnął, by polecić także w tych modlitwach. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Wdzięczny jestem, że dzisiaj księża tak licznie przybyli.
naszej świątyni, by uczestniczyć, by sprawować tę najświętszą ofiarę w intencji księdza biskupa Jana Cielskiego. Nasza wdzięczna pamięć o tym niezłomnym świadku wiary, którym był ksiądz biskup Jan Cielski, niech będzie zawsze żyła. I udział w tej najświętszej ofierze i nasza modlitwa niech wyjednują mu udział w wiecznym kapłaństwie Chrystusa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pokój z wami. Dziękując za słowa przywitania skierowane przez księdza proboszcza, pragnę również w czasie tej najświętszej ofiary modlić się w intencji wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, powierzonych ich trosce duszpasterskiej z okazji tego świątecznego spotkania, prosząc, by Boże Dzieciom błogosławiło ich codziennej posłudze, by ich wierni mogli wzrastać w łasce i świętości. Także dziękujemy Panu Bogu za dar życia i za posługę księdza biskupa Jana Cielskiego. Chcemy być wdzięczni Panu Bogu za Kościół, za to, że możemy każdego dnia tu przychodzić na spotkanie z Chrystusem. Zatem uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy wszystkim sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Współbracia w kapłaństwie i osoby zakonne, miłowani bracia i siostry. Nasze spotkanie w tym roku prowadzi nas we wspólnocie wykonalnej w Złoczowie. Przeżywamy je w kontekście 100. rocznicy urodzin księdza biskupa Jana, a także w kontekście roku miłosierdzia, będącego szczególnym czasem otwarcia się na łaskę Bożą, która ma nas umocnić nie tylko w wierze, ale i poczuciu bezpieczeństwa, z jakim kolejny raz staje pośród nas Bóg. Im bardziej ukochasz cierpienie, tym miłość Twoja ku mnie będzie czystsza.
Jakże aktualne staje się powyższe przesłanie w dobie postępu cywilizacyjnego z jednej strony, a narastającego lęku współczesnego człowieka z drugiej. Obecnie widać, jak często zadufany w sobie człowiek jednocześnie coraz bardziej boi się otaczającej go rzeczywistości. Strach wpisany jest w ludzką egzystencję. Pierwszą lekcję lęku możemy odnaleźć w Piśmie Świętym, już w początkowych jego stronicach. Adam po okazanym nieposłuszeństwie Bogu lękał się spotkania ze Stwórcą. Ukrywał się, bojąc się konfrontacji. Dajmy więc dzisiaj, czego boimy się najczęściej. Często spotykanym lękiem jest strach przed drugim człowiekiem i jego opinią. Taka obawa potrafi sparaliżować ludzkie działanie. Potwierdza to świadectwo pewnej matki, która opisuje swoje relacje rodzinne w następujący sposób. Przez wiele lat starałam się zapewnić swojemu synowi jak najlepsze warunki życiowe. Myślę, że w dzieciństwie mu nic nie brakowało. Teraz ma 26 lat i wręcz terroryzuje mnie. Boję się często odezwać i mieć swoje zdanie, bo nie wiem, jaka będzie jego reakcja. Ogarnia mnie strach, kiedy wraca do domu, bo ciągle jest niezadowolony z domu, z życia, ze mnie. Czuję, że coraz bardziej oddalam się od mego ukochanego syna. Miłość i strach to dwa uczucia, które mi towarzyszą od kilku lat. Trudno z tym żyć. I tak jak kiedyś apostołowie bali się otworzyć drzwi Chrystusowi z obawy przed Żydami, tak cytowana matka coraz bardziej zamyka drzwi swego serca przed synem. Jakże często powyższa scena powtarza się w naszym życiu. Lęk przed bliźnimi zamyka nas na nich, na ich słowa i czyny. W ten sposób można nauczyć się walki ze współczesnymi lękami. Jedyny strach, który można w sobie pielęgnować, to obawa, by nie minąć się z Bożym Słowem, z Bożą wolą. Kochani moi, rozpocznijmy drogę powrotu do wartości, jakie wnosi w nasze życie Ewangelia. I wykorzystajmy czas świąteczny, aby zrobić pierwszy krok w stronę powrotu do pierwotnej gorliwości i odkrycia na nowo drogi zwycięstwa dobra nad złem. Nie lękajmy się, ale odważnie opowiedzmy się po stronie dobra. Życzę Wam, abyście przychodząc do Betlejem nie przeżywali lęku ani strachu, gdyż ten maleńki Syn Boży narodził się dla naszego zbawienia. Życzę Wam, abyście spotkali również dorosłego Jezusa i odnowili drogę powołania, krocząc za mądrością Słowa Bożego, które stało się ciałem, zamieszkało wśród nas. Życzę, abyście w tym roku miłosierdzia nie wystraszyli się prawdy o swoim życiu, ale podeszli do Jezusa, który przyszedł leczyć nasze choroby i dźwigać nasze słabości, abyśmy odrodzili w sobie obraz ludzi dobrej woli. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Panie nasz Boże, nikt nigdy nie oglądał Ciebie. Uczynił to dopiero Syn Twój Jezus Chrystus. On jest obrazem Twoim, odblaskiem Twojej chwały i odbiciem Twojej istoty. Prosimy Cię o błogosław obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Sprawa, byśmy stale wpatrując się w Chrystusa, naśladowali przykład Jego życia i starali się coraz bardziej do Niego upodobnić. Aż ujrzymy Go kiedyś twarzą i twarz tam, gdzie z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.